Czołem wykonawcy, w dzisiejszym filmie będzie o tym, w jaki sposób dobrać twardość spoiwa narzędzia diamentowego do twardości betonu, który obrabiacie. I tutaj zasada jest bardzo prosta, jest to zasada przeciwstawieństw. Twardy beton, miękkie spoiwo, miękki beton, twarde spoiwo. Dlaczego tak się dzieje? W przypadku betonu twardego chcemy mieć miękkie spoiwo, żeby ono się szybko wytarło, odsłoniło diament, który będzie skrawał powierzchnię twardego betonu, czyli będzie go szlifował i polerował. Natomiast w przypadku betonu miękkiego nie chcemy, żeby narzędzie nam się zbyt szybko zużyło, dlatego to spoiwo powinno być jak najtwardsze. Ono się szybko i tak otworzy, to narzędzie, natomiast to twarde spoiwo nie będzie się tak szybko ścierało i będzie utrzymywało diament przez dłuższy czas, który będzie nam skrawał powierzchnię, czyli szlifował i polerował miękki beton. Pamiętajcie, miękki beton, twarde spoiwo, twardy beton, miękkie spoiwo. To tyle. Na razie. Cześć.